Puchary idę na grama, co? Państwa wyganiać, ale troszeczkę do tyłu, żebyśmy mieli więcej miejsca. Bardzo dziękuję. Za dużo ludzi do wyganiania, nikt by się nie ruszył. Dobrze, jeżeli można prosić o chwilę ciszy, byłbym bardzo wdzięczny. Szanowni Państwo, w imieniu balonu olimpijskiego chciałbym zacząć od przeprosin. Ze względu na to, że tak długo trwał dzisiejszy turniej, właściwie nam się to nie zdarza, aby turnieje były tak opóźnione jak dziś. Dziś się zdarzyło i jako organizatorzy najmocniej przepraszamy. Przechodząc już do samych... Raz, dwa, trzy. Sprawdzamy, wszystko działa. Moi drodzy, dwie drużyny już wygrały turniej Beka Turismo. Dwie dopiero ogłosimy, że wygrały, jak mówimy tutaj, cztery vouchery, tak? Jeden voucher jest na 20 tysięcy złotych. Pozostałe trzy vouchery są na 2000 zł. Jeżeli wylosujecie voucher na 2000, wiadomo, macie 2000 do wykorzystania w Beka Turismo. Jeżeli wylosujecie ten voucher na 20 tysięcy, jedziecie do Hiszpanii i wylegujecie się na Costa Brava. Losować będą trenerzy drużyny zwycięskich. Zaczynamy od dekoracji rocznika 2011 i zapraszamy kapitana MKS-u Siechnice. Jest tu z nami taki sportowiec? Jest. No to wielkie brawa poprosimy. Dziękujemy pięknie. MKS Siechnice. Drugi zespół Futbol Bambini Wrocław. Miejsce dziewiąte w dzisiejszym turnieju. Tutaj kapitan odprowadził, proszę bardzo, elegancko. Dziękujemy pięknie. Futbol Bambini Wrocław 2. A już teraz zapraszam oddział z Kiełczowa Olimpiku Wrocław. Kapitan drużyny, panie trenerze. Okej, dziękujemy pięknie. Miejsce siódme, Akademia Piłkarska Szansa Wrocław. Zapraszamy kapitana drużyny. Dziękuję. Jest i kapitan. Dziękuję, panie kapitanie. Zapraszam. Malutki, nie? Odbiór dyplomów dla całej drużyny waszej. A była nią drużyna, która zajęła siódme miejsce w dzisiejszym turnieju. Akademia Piłkarska Szansa. Dziękujemy bardzo. Czas na miejsce szóste. Olimpik Wrocław. Zapraszam kapitana tej właśnie drużyny. Olimpiku Wrocław. Z rocznika 2011. Dziękujemy wam bardzo za udział w dzisiejszym turnieju. Czas na miejsce piąte. Na pierwszy zespół Futbol Bambini Wrocław. Zapraszam pięknie. Dziękuję bardzo. Czas na miejsce czwarte. Trzeba ich wynagrodzić naprawdę wielkimi, gromkimi brawami, bo na nie zasłużyli. Szukam ich wzrokiem, nie mogę znaleźć, ale myślę, że zaraz wszyscy wspólnie zobaczymy. Tam są, Bumerang Wrocław, zapraszamy kapitana drużyny. Miejsce czwarte, najgorsze dla sportowca, ale bardzo blisko podium.
Gratulacje dla was, drodzy piłkarze Bumerangu Wrocław. Już teraz wyróżnimy MVP, najlepszego bramkarza i najlepszego strzelca dzisiejszego turnieju. Zaczniemy od króla strzelców. Został nim zawodnik, zresztą bez zaskoczenia, UKS-u Pieńsk, Jakub Karasiński. Wielkie, wielkie brawa! Raz, dwa, raz. Chyba najlepszy strzelec, panie Darku. Najlepszy. Tak jest, czyli najlepszy strzelec, tak? A jak powiedziałem? Wydawało mi się, że zawodnik. A to najmocniej przepraszam. Król strzelców jest z nami. Jakub Karasiński. Ale do ciebie, drogi Kubo, zapraszamy najlepszego bramkarza. A został nim bramkarz FC Wrocław Akademii, Łukasz Smenda. Już teraz czas wyróżnić MVP dzisiejszego turnieju, a został nim zawodnik FC Yellow Bolesławiec, Szymon Szabłowski. Sebo! Przed państwem trzech najlepszych zawodników w dzisiejszym turnieju dla rocznika 2011. Najlepszy strzelec, król strzelców to Jakub Karasiński. Najlepszy bramkarz Łukasz Smenda i MVP o turnieju Szymon Szabłowski. Dziękujemy pięknie trzem najlepszym zawodnikom. I moi drodzy, zapraszam całą tym razem drużynę FC Wrocław Akademii, miejsce trzecie w dzisiejszym turnieju. Wielkie brawa! Jeszcze nie zdążyłem się odnieść do najlepszego strzelca Kuby Karasińskiego. Ten zawodnik był tutaj z nami od godziny 8 rano, bo od tej godziny właśnie dzisiaj trwa turniej i naprawdę spisywał się kapitalnie nawet w tej starszej kategorii, która grała rano. Spisał się również fenomenalnie w kategorii, którą oglądamy teraz, ale świetnie spisała się również cała drużyna FC Wrocław Akademii, która zajęła trzecie miejsce w dzisiejszym turnieju. I miejmy nadzieję, że pokażą nam swoją radość zawodnicy z ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu, bo już doczekali się własnego obiektu. Dziękujemy pięknie. Trzecie miejsce, brązowe medale FC Wrocław Akademii. Gratulacje. A już teraz czas zaprosić wicemistrzów dzisiejszego turnieju. FC Yellow Bolesławiec! Brawo! Niezwykle pozytywna drużyna, często uśmiechająca się, pozytywny trener, pozytywny cały zespół z Bolesławca, kibice i wszyscy, którzy tutaj dzisiaj do nas przyjechali, podziękujmy im raz jeszcze wielkimi brawami. Druga drużyna, FC Yellow Bolesławiec. Dziękujemy pięknie wicemistrzowi dzisiejszego turnieju Mecca Turismo Gold Cup, a już teraz czas zaprosić mistrzów, którymi zostali zawodnicy UKS Pieńsk. Zapraszamy pięknie zwycięzcę dzisiejszego turnieju. Drużyna UKS-u Pieńsk zdobyła 67 bramek, 17 straciła, 27 punktów udało im się zdobyć. Niesamowita
niesamowity bilans. Ja gorąco proszę, jeśli można, wszystkich o pozostanie do samego końca, do momentu, jak wylosujemy vouchery od Beka Turizmu. I już największy puchar w rękach naszego koordynatora przekazuje ten puchar w ręce zawodnika UKS-u Pińsk. I już teraz posłuchajmy, jak cieszą się mistrzowie dzisiejszego turnieju. Zwycięzcą turnieju. Dziękujemy pięknie drużynie. Już teraz. I już teraz rozpoczynamy klasyfikację dla rocznika 2009 i w ostatniej chwili będziemy losować vouchery. Bardzo proszę jeszcze chwilkę skupienia. Dosłownie moment. 12 miejsce, Ślęza Wrocław. Zapraszamy kapitana drużyny. Łużyce Lubań, miejsce 11. FC Wrocław Akademii, miejsce 10. FC Wrocław Akademii, miejsce 10. No cześć. Zapraszam cię do koordynatorki naszej fantastycznej po odbiór dyplomu. I jedziemy dalej. Falubas Zielona Góra, miejsce 9. Zapraszamy. Ale kibice na ekstra klasy, drodzy państwo. Fantastycznie. Jedziemy dalej. Miejsce 8. Start Namysłów. Miejsce 7. Bumerang Wrocław. Bumerang także ma wiernych kibiców. Jedziemy dalej. Miejsce 6. Akademia Piłkarska Namysłów. I miejsce 5. Drugi zespół Akademii Piłkarskiej Rejsa Poznań. Brawo, brawo dla was, chłopcy. Super, super robota. Dziękujemy bardzo całej drużynie. I już zapraszamy 4. miejsce. Śląsk Wrocław. Czas na 3 najlepszych zawodników. Najlepszy strzelec, zawodnik bumerangu. Ale proszę bardzo jeszcze chwilkę o ciszę. Proszę o pozostanie na miejscach. Bardzo bym o to prosił. Najlepszy strzelec to zawodnik bumerangu Wrocław. Mikołaj Szura. Mikołaj Szura, najlepszy strzelec. Najlepszy bramkarz. Śląsk Wrocław, Kuba Litwin. A MVP zostaje kapitan Olimpiku Wrocław, Mateusz Moskaluk. Mateusz Moskaluk, Jakub Litwin i Mikołaj Szura. To 3 najlepszych zawodników dzisiejszego turnieju Beka Turismo Gold Cup. Wynagrodźmy ich raz jeszcze wielkimi brawami. Wykorzystując, daj na chwileczkę, wezmę, wykorzystując chwileczkę dekoracje 2.9, dwa słowa, kochani, podsumowania. Kochani, dziękujemy pięknie organizatorom za wspaniałą imprezę, kochani, w której uczestniczyliśmy. Przypominam, od eliminacji nasza ekipa, kochani, je wygrała. Dzisiaj w meczu decydującym, kochani, ulegamy 3-2, ale po bardzo dobrym meczu. Naprawdę wstydu nie przynoszą, mogą być dumni. Rodzice, jestem z was absolutnie taki dumny, macie tak wspaniałe pociechy.
taką klasą dzisiaj błysnęliście na tym turnieju. Jak słyszeliście przed chwilą, jesteśmy najczęściej uśmiechającą się drużyną, bardzo pozytywną i taki obraz chcemy Yellow zachować, kochani. Myśmy dzisiaj tak naprawdę, słuchajcie, świetnie się bawili. Powiedzieliśmy naszym pociechom, kochani, że żeby im się lepiej grało, że sponsor wycofał nagrodę, ale nie wycofał. Jak słyszycie, będziecie zaraz losować ten voucher. Życzymy wiele radości komuś z uzyskania. My nie jesteśmy psy ogrodnika. To nie tak, że jak nie my, to żeby nikt. Nie, niech się ktoś cieszy, kochani. Super. Natomiast wielki szacunek w ogóle do firmy Beka Turismo, kochani. Oni ponad 30 tysięcy złotych, kochani, na pulę nagród przeznaczyli, czyli vouchery na wyjazd na obozy. Przypominamy, Beka Turismo to organizator obozów w ciepłej Hiszpanii, Półwysep Iberyjski. Kochani, Wenecja, Włochy, Barcelona, Camp Nou, to wszystko, kochani, dla wspaniałego dzieciństwa, wspaniałych marzeń, alternatywa do nieszczęsnej elektroniki, która, kochani, tutaj kończy. Słuchajcie, to nie jest szacunek, brak szacunku, kochani, do dekoracji drużyn. Zabrałem głos, bo cały turniej nic nie mówiłem. Zobaczcie, parasol to wicemistrzowie rocznika 2-9. Za moment zobaczycie mistrzów. Ja nie wiem, naprawdę nie wkręcałem się w imprezę, nie śledziłem. Nie widzieliśmy kto, gdzie, co, jak. Kochani, oddaliśmy się ci czystej zabawie. Ponad 100 minut pięknej gry. Chciałem bardzo podziękować i teraz uwaga. Kudełku, jeszcze raz dziękuję pięknie. Gratulacje, gratulacje serdecznie. Dziękuję, Artuś. Dziękuję, Zuzinko. Ledwa żywa, ale szczęśliwa. Dziękuję pięknie. Tymuś, uśmiech. Zrobiliście kawał roboty. Kapi, dawaj uśmiech. Cudownie dzisiaj hasałeś, naprawdę. Mati, dzięki piękne za zabawę. Słuchajcie, kochani, no ten uśmiech malutki u nich, ale to efekt naprawdę ogromnego zmęczenia i smutku, który, kochani, towarzyszy po niewygranym finale. Natomiast myśmy ściągali z nich ciśnienie, bo to naprawdę nie było najważniejsze. Natomiast, kochani, Olimpik Wrocław w trzech kategoriach wiekowych 2.8, 2.9 i 2.11 przepraszam, 2.10, 9 i 2.8. Oni w tej chwili, kochani, wygrali w swoich rocznikach. Oni będą losować pośród nich jeszcze ekipa tutaj z Pieńska. Oni no, zasłużenie tutaj w finale wygrali 3-2. Umówmy się, to były mecze każdy z każdym, ale tak naprawdę, kochani, no, poziomem sportowym spotkały się dwie bardzo dobre bandy, FC Yellow i śmiało robić robotę. Natomiast ja od siebie mogę, mówię, dodać tylko tyle, że jestem szczęśliwy, dziękuję pięknie. Za kilka chwil dowiecie się, kto pojedzie do Hiszpanii, kto by nie pojechał. Trzymamy, ściskamy kciuki. Natomiast mówię jeszcze raz, ogromnie dziękujemy, kochani, rodzicom za klasę. Ucia, dzięki bardzo, dziękuję wam. Wspaniała klasa, tego trzeba się uczyć. Świetne kibicowanie. Nie wiem, gdzie resztę, nie widzę. Gdzie nasza reszta bandy? Super, fajnie, że jesteście, świetnie. Mamcia, dziękujemy za zapis. Nadia, zrobiliście kawał roboty, piątka, ciach. Bartuś, wyciszamy się pomału, dziękuję jak zwykle za pomoc. Fajnie, że można na ciebie liczyć. Krzysio, dziękujemy bardzo za zabawę, kulturę, poziom wysoki. Ania, uczyć się kibicowania od was. Buźka, dziękujemy bardzo. Zebraliśmy wspaniały, nie słyszeliście jesteśmy najbardziej uśmiechniętą drużyną, o to chodzi, na tym to, kochani, polega. Dziękuję wam bardzo, szukam jeszcze, kochani, rodziców naszych wspaniałych pociech, gdzieś mi uciekła Ula, nie widzę, o jest Ula, Ulcia, dzięki bardzo, fajnie, że byłaś, czy pominęłem kogoś, nie wiem, natomiast muszę powiedzieć, kochani, że świetnie się tutaj działo, natomiast w tej chwili, kochani, jest losowanie, przebiega, słuchajcie, trzy ekipy z voucherami na 2000, a jedna z wyjazdem do słonecznej Hiszpanii. Natomiast, kochani, być może pomyślimy o tym kierunku, bo moim marzeniem jest się tam znaleźć. Natomiast jeszcze raz poznaliśmy dzisiaj wspaniałego pana właściciela całej inicjatywy, pana Jurka. Jurki to wspaniałe chłopaki. Słuchajcie, ja jestem w owsiaku mocno zakochany, ubolewam nad tym, co się ostatnio dzieje. Natomiast zobaczcie, kochani, o nie pokazywanie od razu, tylko o zabranie po ziemi, tak, kochani, żeby nie było, zobaczcie, widać. A pozostałych prosimy o odsunięcie się troszeczkę. Okej, okay, mamy dwa. Teraz prosimy trenera UKS-u Pieńsk o wylosowanie. Mam nadzieję, że trener Cezary się nie obrazi, ale może to będzie szczęśliwe. Chłopcy, który chcecie? Te białe. Słuchajcie, któryś z nich to wyjazd na obóz, także zobaczcie. I już wiadomo. Proszę? I już wiadomo. No to prosimy może od
Kogo? Od kogo zaczynamy? Od Cezarego. Ostatnią osobą, niech pierwszy pokaże. To jest voucher 2000 zł. Voucher 2000 zł na wyjazd, kochani. Tutaj mamy trenera za 2000, czyli uwaga. Wracamy obydwa. Patrzymy, trener szczęsny i uwaga. Uwaga, odejdźcie do tyłu. Odejdźcie do tyłu, uwaga, patrzymy. Jeden, dwa, trzy. 20 tysięcy. Nagroda główna. Bezpłatny wyjazd do Hiszpanii, kochani. Mamy Olimpik Wrocław, kochani, czyli pieśń z voucherem na obóz do Hiszpanii, kochani. Voucher, natomiast gratulacje Kudziuniu. I tam mamy voucher, kochani, na 2000 zł. Losowanie i przygoda z Beka Turismo. Jeszcze raz z całego serca wszystkim ogromnie dziękujemy. Idziemy robić pamiątkowe zdjęcie. Kocham bardzo, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.